Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galazak i oto długo wyczekiwany odcinek, który powstaje za późno. Powiem wam szczerze, że chyba źle zrobiłem nagrywając Warhammera 3, powiem wam szczerze, bo Warhammer 3 nie przyjął się zbyt dobrze w społeczności, u mnie zrobił słabe wyświetlenia i chyba lepiej byłoby, gdybym dużo wcześniej wrócił do Age of Empires 4, bo z kolei czwóreczka naprawdę ładnie się na kanale przyjęła, poradnik też właśnie cieszy się całkiem sporą popularnością, było parę osób, które czekało na Age of Empires 4, wiem, że te osoby zawiodłem, wybaczcie, ale niestety z moim internetem taka sytuacja jest, że wie większość z was, jak to wygląda, 300 gigabajtów transferu miesięcznie i to musi wystarczyć na wrzucanie filmików, oglądanie czegoś, przeglądanie różnych tam treści, pobieranie gier również. No i to niestety tak to po prostu wygląda i dlatego tak późno wracam do Age of Empires 4, ale wracam późno i nie z mniejszym na pewno entuzjazmem. Ciekaw jestem, jak to wygląda, bo śmiem twierdzić, że na chwilę obecną Age of Empires 4 może być jedynym RTS-em, w którego naprawdę jest sens grać. Ze względu na fakt, że społeczność na multi jest żywa na pewno, bo turniej nie tak dawno duży był między innymi. Nie wiem, jak jest z wyszukiwaniem rozgrywki z graczami casualowymi, tutaj ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że sytuacja wcale nie jest taka najgorsza. Do tego gra jest oczywiście nowa, cały czas pojawiają się jakieś patche balansujące i tak dalej, z tym balansem bywa różnie, ale generalnie cały czas coś nowego się pojawia, a tymczasem reszta rzeczy jakby podmiotów na rynku RTS-ów, źle to wygląda. Zrobię na pewno kiedyś taki odcinek podcastowy, bardziej przegadany, o przyszłości ogólnie rynku RTS, bo w tej chwili wszystkie duże RTS-y znajdują się w rękach, oficjalnie tak, ale jeszcze nie praktycznie, w rękach Microsoftu, czyli Age of Empires 2 i 4 oraz Warcraft 3 i Starcraft 2. Wszystkie cztery duże RTS-y, śmiem wątpić, czy Microsoft, która firma, która jest dosyć syfiasta, jeżeli chodzi o tworzenie gier, pomimo sukcesu Age of Empires 4, ja naprawdę nie wątpię, żeby oni rozwijali wszystkie cztery gry jednocześnie, żeby mieli na to ochotę, więc stoimy przed dużym wyzwaniem i jak na razie wydaje mi się, że czwóreczka Age of Empires jest najlepszą grą RTS, w jaką warto wchodzić. Nie jaka kiedykolwiek powstała, bo co do tego uważam, że StarCraft 2 jest na przykład lepszy generalnie, ale nie opłaca się już na ten moment w niego wchodzić. To jest gra z 2014 roku, więc dobre 10 lat praktycznie ma już za sobą, blisko 10 lat, jeszcze niepełne oczywiście, ale już jest coraz bliżej, więc tam wielkich jakby rzeczy się raczej bym nie spodziewał, a Age of Empires 4 to nadal rzecz świeża i warto, myślę, że w tą produkcję pograć. Dobra, nie zastanawiam się długo, klikamy standard, klikamy 1-1 i spróbujemy sobie zagrać po prostu jakiś jeden meczek. Rankedy na razie nadal są niedostępne, więc mijają miesiące i tutaj żadnych treści nowych nie mamy. Zobaczymy, ile czasu będzie nam wyszukiwało rozgrywkę. Na razie 2 sekundy. Mam przygotowane 2 build ordery frankami, bo powiem szczerze, po prostu pozapominałem, jak się gra w Age of Empires 4. To nic zaskakującego po tak długiej przerwie. Więc przez weekend sobie obrobiłem 2 build ordery, zacząłem trzeci sobie przypominać. Jeżeli trafimy na mapę Black Forest, to mamy przerąbane, ponieważ na Black Forestie trzeba zazwyczaj chyba grać albo szybki rush jakiś, taki bardzo szybki, albo jakiś, wiecie, drugi second TC, czy coś w tym stylu właśnie, czyli szybki rozwój ekonomii, boomowanie i tak dalej. Okej, wyszukało szybko, mamy Varlusa 8812 i mapy Ancient Spires, więc w sumie mapa okej. Dobra, to zagramy albo pod spam rycerzy, albo pod horsemenów. Spam rycerzy jest trochę słaby moim zdaniem i to od samego początku wcale nie była duża zaleta Franku, właśnie ten spam rycerzy. Oczywiście lag serwera, nie wiem, od początku Age of Empires 4 był lag serwera, powiem wam szczerze. I nadal widzę, że to występuje. Dobra, co tu zagrać? Nie wiem, jak on będzie grał frakcją, zaraz zobaczymy. W sumie to też wiele od tego zależy, ale ja na tyle wypadłem z mety, Anglicy. Okej. To ci horsemeni, Hera grał na pewno tych horsemenów. Dobra, zagramy horsemenów, zobaczymy, chociaż wolę rycerzy, w sensie klimatycznie wolę rycerzy, ale w praktyce chyba horsemeni będą lepsi. Zobaczymy. Dobra. Okej, pierwsze kliknięcie już mamy wykonane. Dobra, drugiego skauta.
I teraz zauważyłem, że meta jest po dwóch skautów generalnie, więc to my sobie też zagramy po dwóch skautów i zobaczymy. Jest ewidentnie czuć cały czas ten lag w Age of Empires 4 i to ewidentnie nie jest problem z moim netem. Mimo, że on najlepszy nie jest, ale w StarCraftie 2 takiego laga na serwerze nie mam, powiem wam szczerze. Więc no tu ewidentnie od samego początku, jeszcze nawet w beta testach, niektórzy ludzie, nie wszyscy, właśnie zaznaczali, że ja jestem lag serwera, który jest dosyć irytujący. Kurde, co się grało dalej? Dobra, no cóż. Zapomniałem. Złoto się grało dalej na pewno. Powinienem postawić zapewne wcześniej domek. O, patrzcie, tu jest owca. Złapiemy od razu. Dobra, musimy szybko domek walnąć. Patrzcie, jaki jest lag. No patrzcie na to. Ej, czy mnie wywaliło z gry? Ja pierdzielę! To nie jest lag. O kurde. Fatalnie. Bo ja drugiego skauta zrobiłem. Oj. Ale zrąbałem sytuację w tej chwili. Jestem mocno w plecy. No w tym momencie jestem mocno w plecy, naprawdę. Ależ zrąbałem sytuację. Ależ ja zrąbałem. Jeszcze lag serwera, nie? Kurde, no. Jest lag serwera, to prawda, ale to akurat nie była wina laga serwera. Dobra, oddajmy te owce i idźmy dalej na zwiady. No tyle dobrego, że mam dwóch skautów i mam sporo owiec tutaj zebranych. Ajajaj, jest strasznie źle. Nie, kurde. Fatalnie. Tragedia. Początek jest tragiczny. Początek jest tragiczny. Lag jest, to jest odczuwalne. O, jeszcze te dwie owce, kurde. Ajajaj, tak to jest, zapomina się, naprawdę się zapomina. No, wiecie, na bota i bez nagrywania gra się zdecydowanie łatwiej. Dobra, odstawmy te owieczki. Dobra, no i teraz do drewna, też chyba czterech powinno iść do drewna, nie? Pytam was, kurczę. Większość z was może nie wiedzieć w zasadzie. Zresztą na pewno nie wie, jaki mam build order w głowie, nie? Trudno, żeby ktokolwiek wiedział. Chyba czterech do drewna. Mam otwarty w razie co plik w Wordzie. Już mogę robić ten, ale to nic, to nic. I co? I skraszowało mi grę. Nie wierzę. Dobra, no wyszukałem kolejną rozgrywkę. Wyszukiwało bardzo szybko. Tym razem nie popełniłem błędów przy robieniu build orderu. Build ordera? Okej, ten mi tu owieczek trochę pozabierał. Ale ja jemu po drugiej stronie też. Gramy po dwóch skautów, tak jak poprzednio. Pójdziemy w horsemenów bardziej. Kurczę, on mnie tu wyprzedził. Ajajaj, niedobrze. Niedobrze, nie wiem, czy tu znajdzie jakieś owce. Ale jeśli znajdzie, to będzie szkoda troszkę. Dobra, a może nie. O, bez przesady. Kurde, tylko że teraz... Ja pierdzielę! Dlaczego on się tędy ruszy? Kurde, no. Ledwo zacząłem grać, już mnie ta gra wkurza, nie? Wszystkie owce straciłem generalnie chyba. Tu jeden chłop nic nie robi z jakiegoś powodu. Mam go zaznaczonego i co? Gdzie on jest?
Siedzi w środku. A pierdziele, co tu się dzieje? No i straciłem te owce. No pięknie. Nieważne. Nieważne. Kolejna rzecz, pomijając ten początek świetny, kolejna rzecz, która się rzuca w oczy, to to, że znowu mamy Span Brytoli na rankedach. No na rankedach w zasadzie to są oficjalnie rankedy. No i tutaj już nie ma czego szukać, nie? Więc musimy postawić to. Jedna owca znaleziona. Ja tam z 6-7 ich straciłem. Fatalnie, no ja nie mam żarcia w tym momencie w ogóle. Tragedia. To jest naprawdę tragedia. Tyle dobrego, że ja też mu skauta zabiję, ale szczerze mówiąc to dużo to ja na tym nie zyskam. Och, ciężka sprawa, ciężka. Na szczęście już zaczęliśmy robić horsemenów. Gość jest ogarnięty, bo zaczął strzelać do mojego skauta tymi chłopami, więc no moim zdaniem jest ogarnięty, to świadczy o tym, że jest ogarnięty. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ale to wiecie, to pierwsze koty za płoty generalnie. Jak się uda, tak się uda, nie? Cały czas za mało żarcia, więc no tutaj trzeba by paru chłopów do żarcia wysłać. W takiej sytuacji. Zobaczymy. I spróbujemy Olina zrobić. Zobaczymy co z tego. Czy... A, on nie zbudował? On nie zbudował pierwszego tego też. Nie, bez rycerzy, bez rycerzy. Więc to wieżyczka od nas, tak? Tak. Gdzie by można go jeszcze tłuc ewentualnie? W sumie nie zastanawiajmy się nad tym, róbmy chłopów cały czas oczywiście. A? O! Ciebie go tu można jeszcze uderzyć. Nie bardzo jest jakiekolwiek miejsce, nie? A to nie. To nic, zbudujemy tutaj nie to, później zbudujemy. Duże straty odnosimy trochę. Nie ma gdzie go uderzyć, szczerze mówiąc, za bardzo. Więc będziemy go bić tutaj, cały czas nękać, żeby nie mógł tego złota zbierać, nie? No i odwrót. Horsemeni są na tyle tani, że można sobie na to pozwolić, na ich stratę nawet momentami, nie? Tyle, że oni się nie regenerują, to jest jakiś tam problem na pewno. Cały czas chłopów produkujemy. I cały czas nękamy. Nie ma zbierania złota. Chłopi cały czas się produkują. Dobrze jest na razie. Nie z najgorzej w sensie. O, w ten, tak bym powiedział. I nękamy. Cały czas. Dobra, Blacksmith jest postawiony, więc robimy to. Więcej rekrutujemy. No i odwrót w sumie. No jednego stracę, trudno. To jest wliczone w koszty. Coś tu się chłopi zatrzymali, dobra.
Weźmy ich tutaj. Daleko, ale no trudno. A może tutaj? Dobra, spróbujmy. Dobra. Okej. Dobra, dobra. No, tam dużych strat nie zadaje, nie? Na pewno. Ale coś tam robię. On w ogóle, on chyba, czy on robił drugie TC, czy jak? On kamień zbiera w zasadzie. Ciekawe, czy on widzi moich uczniów, to mnie ciekawi bardzo. Tak, on tu drugie TC ma zakolejkowane. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Świetnie wręcz. Wręcz świetnie. Bo my teraz zaczniemy budować tarany, tylko nie stać nas drewna. Chłopaki. Chłopaki. No to do drewna, kurde. Dobra, wstrzymajmy się w takim razie. Poczekajmy, aż będziemy mieli więcej drewna. W sumie, kurde. Nie stać mnie na tę chałupę, jeżeli chodzi o drewno. To za dobrze nie wygląda, za mało miałem tych ludzi w drewnie. Zdajemy ich więcej. Co, na razie odpuszczamy? On zrobi drugie TC, ale my to jesteśmy w stanie taranami szybko, ładnie przepchnąć. Tylko musimy na razie dać mu spokój, wydaje mi się. I zrobić więcej uczników. I to zrobić, dobra. Cały czas pompujemy chłopów oczywiście, nadal. Tak, zróbmy. Weźmy tego scouta tutaj. Nie wiem, czy on nie widzi, to jest ciekawe pytanie w sumie. Kurczę, no. Drewno, drewno, drewno. A, ja mogę już kolejnego techa zrobić. O kurde. Dobra. No to kolejna owca, o proszę. W sumie. Dobra, z żarciem też troszeczkę kulejemy, ale nie ma jeszcze tragedii. Dobra, 25 w żarciu, nie? Więc to nie jest w sumie źle. Jest pierwszy taran, możemy. Dobra, walimy pierwszy taran. Podjeżdżamy tutaj z scoutem, zobaczmy co tu się dzieje. To jest, koniecznie trzeba będzie zniszczyć to TC, bo z każdą sekundą w tym momencie będzie miał coraz więcej i więcej gości, nie? Dobrze, że techa robimy. To jeszcze trzeba na pewno domek dostawić, jeden lub dwa. Okej. Jeszcze jeden taran. Więcej, więcej drewna. Więcej drewna. Jest taran, dobra. Kurde, Castle Age zrobił już. Już trzeba cisnąć. Niedobrze. Jestem mocno opóźniony. Wiecie co? Weźmy tak tutaj. Dobra. Nie zastanawiam się, ciśniemy. Kurde. Może nie
drogo kosztować. Mam nadzieję, że jego też będzie drogo kosztowało. Tu chłopów na traci, mam nadzieję, sporo. Dobra, dobra. Czy to był dobry trade? To jest pytanie, nie? Chłopów, no dobrze, i stracił to. Okej, okay, świetnie. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Chyba nie jest źle. A tych chłopów tu namordowałem naprawdę od cholery. Luź jeszcze jeden parę. I więcej tego rekrutuję. Dobra, i wycofajmy się na razie. On tu zamek postawił, to jest chyba... Nie ma to aż tak dużego znaczenia. No straty zadane spore, wydaje mi się. No nadal strasznie długo mi idzie budowanie tego. Ale to nic, kamień się zbiera. Już mamy kamień na... Z drewnem też mamy nadal problemy. Dobra, więc bierzemy, klikamy tutaj drewno. Jeszcze domek lub dwa. Okej. Okay. Nie. Co dalej? Co dalej? Jak to co? Podejdziemy tutaj, spróbujemy tych chłopów tutaj wypluć, nie? Zobaczymy. Na razie z chłopami nasza sytuacja nie wygląda chyba najgorzej. Chyba nie. Wziąłbym jednak. Nie ma tragedii. Chłopów mamy generalnie 61. Idźcie wy tutaj. Trzeba by zrobić tak. Przejść tędy i postawić mu zamek gdzieś tu na twarzy na złocie. Dobra. No wiadomo, taran padł, ale tak miał być. Okej. Nie jest najgorzej, wydaje mi się, nie jest najgorzej. Tu tech do tego zrobimy, pod trójką mamy łuczników. Zróbmy jeszcze jeden taran. W sumie drewno mamy sporo. Nie jest źle. Okej, chłopy idą. Dobra, tych dajmy na dwójkę. Tych chłopów dajmy na trójkę i oni cyk, cyk i cyk. I tu walniemy zameczek jakiś, wydaje mi się. Spróbujemy coś w tym stylu. O. Dobra, zobaczymy, czy to wyjdzie, nie? O, kamień się skończył, a to nic. Dajmy ich do żarcia na razie. Chłopów mamy 66. Jeszcze więcej. Potrzebuję ich jeszcze więcej. Nie, tego nie róbmy, już się chyba nie przyda. Troszeczkę za blisko, panowie, troszeczkę za blisko. Dobra. Jeszcze jeden taran, nawet 2-3. Dobra, róbmy rycerzy. Później zakład inżynieryjski tam postawimy i walmy tych łuczników nadal. Walmy tych łuczników, w sumie mamy drewno trochę nadal. Nasza sytuacja nie jest generalnie najgorsza. Weźmy tego skauta, niech on tam przejedzie, zobaczymy, czy tam niczego nie ma przypadkiem. No, jak zbudują, byłoby miło w sumie, byłoby miło. Nie pogniewałbym się z całą pewnością. No tamtą grę mi skraszowało jakoś wyjątkowo boleśnie. W co będziemy szli? Czy w Town Center, czy uderzyć jednak na ten zamek od tej strony? O, to jest pytanie. Wydaje mi się, że Town Center będzie lepszym pomysłem.
Dobra. Dobra. Co, zamek stoi? Stoi zamek, super. Dobra, w porządeczku. Więc tutaj warsztat jeszcze. Jeden warsztat, zaznaczę go, proszę. Dobra, i ciśniemy. O nie, nie. Tarany próbuję niszczyć. O, jeszcze nawet owce jedną tu zdobyłem. Zamek stoi, zróbmy springalda. Zabijamy chłopów. Ej, to nie wygląda naprawdę źle. Jestem zaskoczony, ale to nie wygląda źle. Naprawdę nie wygląda najgorzej. Potrzebujemy więcej ludzi w złocie, moim zdaniem. Drugie TC też by się generalnie przydało. I co dalej? Poddał się! Mamy to! Mamy zwycięstwo! Ależ to była ciężka gra! Tyle błędów popełniłem na samym początku, ale po tak długiej przerwie, nie grając ani razu przeciw graczowi, tylko trenując build ordery na bota, udało mi się pierwszą grę wygrać. Tyle z mojej strony, do zobaczenia. Czołem!